Cały czas przyroda mówi nam pewne rzeczy. My jako naukowcy i inżynierowie możemy i mamy inspirację z przyrody. Inspirację z przyrody, a tutaj jest bardzo typowy przykład, że ta inspiracja właśnie była wzięta od właśnie tego zachowania, na przykład roju pszczół, albo od zachowania ptaków, w tym przypadku kukułek. Tak. My akurat chcieliśmy porównać, co byłoby, gdybyśmy mieli algorytm na podstawie roju pszczół i na podstawie tych kukułek. Tak. Oczywiście zachowanie stada, jak w przypadku tego roju pszczół, jest kompleksowy, jest indywidualny pod kątem każdego osobnika, czyli każda pszczoła zachowuje się indywidualnie, ale trzyma te reguły całego stada, tak, całego roju. Tak. Więc patrząc na samolot, patrząc na jakąś trasę przelotu, samolot właśnie składa się, czy ta cała trasa składa się z takich pszczół, gdzie każda z nich jako osobnik oddzielny wykonuje swoją pracę, czyli to byłyby te moduły pracujące dla całej tej trasy przelotu samolotu i interaktując między sobą, te pszczoły dokonują decyzję, jaki to będzie kolejny krok. I ruszają się tam, gdzie jest bezpieczne, patrząc na te pszczoły, jak one się poruszają tam, bo według tych doświadczeń, co miały wcześniej w swoim życiu, one interaktują ze sobą i podejmują najlepsze decyzje tam, gdzie jest, powiedzmy, najlepszy pokarm, tam, gdzie jest na przykład, są warunki atmosferyczne lepsze, bo nie pada, bo jest dobry wiatr. I więc one tworzą taki klaster tam, gdzie są, się czują one bezpieczne. I ten kolejny krok jest właśnie wzięte do tego problemu optymalizacji trasy przelotów, gdzie chcemy, żeby ten samolot poruszał się tam, gdzie realnie, w czasie rzeczywistym, on może znaleźć bezpieczne, wygodniejsze warunki do kontynuowania swojego lotu.